Będę widział diabła. Tatuaże to jest pozostałość mojego życia. No, mam dwa tatuaże, które wybrałem sobie specjalnie, ze specjalnym przeznaczeniem. Tutaj mam oczywiście już teraz ten tatuaż jest przerobiony, ale pod dołem jest Jagannath i to jest jedno z wcieleń Hare Krishna. Z tej strony mam tatuaż, który też oczywiście jest teraz przerobiony. Tutaj jest w środku, to jest tatuaż, który skopiowałem z bardzo starego fortepianu, który stał w domu pewnych ludzi, którzy byli w loży masońskiej. No i w tym domu tam różne rzeczy były, i czarna loża była i tak dalej, i tak dalej. Ten fortepian, to powojenny dom był i był fortepian i ja sobie rozrysowałem w mniejszej formie. Była twarz diabła z takimi otwartymi ustami i wszystko wkomponowane w liście. Także tego nie widać, temu się trzeba przyjrzeć, ale ja wiedziałem, że on ma większe przesłanie. Dopiero jak ludziom opowiadałem o tym, no to oni dopiero tam byli zadziwieni, że to jest to, tak? W swoim życiu chyba ja myślę, że każdy człowiek poszukuje jakiejś prawdy na temat istnienia, po co tu jesteśmy na ziemi, dlaczego tu jesteśmy. Nie wiem, jesteśmy na małej ziemi, wieczorami można spojrzeć w wielki kosmos i myśleć sobie, czy na takiej planecie tam nie mieszka ktoś inny, czy nie ma nigdzie życia. Myślę sobie, że wielu ludzi sobie zadaje takie pytania. Dużo mówi się o Panu Bogu, że tak powiem, no bo jesteśmy chrześcijańskim krajem, no i przez to, że też pochodzę z rodziny chrześcijańskiej, z denominacji katolickiej, no to siłą rzeczy działy się rzeczy, które z którymi można było się zderzyć, które mówiły o Panu Bogu, nie wiem, święta, różne obrzędy, szkoła, czy tam chodziło się na religię, do kościoła, to były czasy, gdzie jeszcze były sale katechetyczne. Jako 5-letnie dziecko do mnie przychodziły demony do pokoju, tak? I ja nie byłem w stanie nikomu o tym opowiedzieć, do momentu, w którym pewnej nocy u mojej babci coś we mnie weszło, że tak powiem, żeby to jakoś opisać i kazało mi otworzyć okno. Ja miałem z 5 lat. Kazało mi otworzyć okno, zdjąć kwiaty i wyskoczyć przez to okno i to było takie gospodarstwo u moich dziadków i pod oknem leżały brony. Ja to pamiętam jak dziś. I ja otworzyłem to okno i miałem skoczyć na dół na to, tak? Moja babcia tam robiła jakieś odczyniania, jakieś jajko mi nad głową rozbijała i tak dalej. No są ludowe wierzenia, które są wymieszane, tak? I wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, tak jak, nie wiem, ja sobie też nie zdawałem sprawy z tego, że czary, okultyzm, wierzenia ludowe są tak silnie i tak bardzo wymieszane z chrześcijaństwem, które potem pozbawiają człowieka naprawdę normalnego życia. Ale było coś, co spowodowało, że ja nie miałem dobrych relacji z moim tatą, tak? Do wieku 27 lat, kiedy później o tym opowiem, co się wydarzyło. I ja doszedłem do takiego miejsca, tak? Że powiedziałem, że Boga nie ma, że On istnieje, że jeśli takie rzeczy, że jeśli mój ojciec zachowuje się w stosunku do mnie w taki sposób, no to nie ma tutaj szans na to, żeby Bóg był miłością. Nie wiem, siadamy do Wigilii czy do jakichś świąt, a za 10 minut życie jest całkowicie inne, tak? I na 10 minut jesteśmy jakby ludźmi, którzy ubierają jakieś maski pobożności, a za 10 minut jesteśmy po prostu innymi ludźmi. I ja to widziałem i dlatego no, byłem zbuntowanym człowiekiem, który powiedział, nie, ja nie pójdę po prostu na ślepo za tym, bo po prostu nie ma sensu. I zacząłem szukać czegoś innego. Jak zacząłem szukać, przypomniało mi się, że jak byłem mały, przychodziło coś do mnie takiego. No i potem się potoczyło, jeździłem po różnych księgarniach, szukałem książek różnych i tak dalej, na temat magii i zacząłem się angażować. No bo tak to działa, odrzucenie tak działa, ludzie robią różne rzeczy niby dla siebie, ale tak naprawdę robią po to, żeby krzyczeć, zobacz mnie, dostrzeż mnie, jestem tutaj, tak? Farbują sobie włosy, ubierają się w dziwny sposób po to, że tak naprawdę mają w sobie pustkę, której niczym nie są w stanie zapełnić i próbują to jakby
wyeksponować na zewnątrz, żeby ludzie zwrócili na nich uwagę. No i ja też potem zacząłem runy układać, kamienie, wróżyłem z kamieni. I na początku była to błahostka, tak? Śmieszne jakieś rzeczy, które niby ja tam słyszałem. No ale jak mówiłem ludziom niby to, co słyszałem w środku, to ludzie zaczęli, naprawdę to do ludzi docierało, tak? Ja zacząłem zdawać sobie sprawę, że musi być coś więcej. No i potem była tam u nas wróżka, medium. Jeśli ona jest medium, to ja mogę być medium. I ludzie naprawdę nie zdają sobie sprawy, jak takie malutkie rzeczy składają się w wielką całość, która potem powoduje, że ludzkie życie jest obrócone w gruzy, w ruiny. Byłem różnie byłem, że jestem bankartem, że nie jestem jego synem. No i ja potem myślałem o tym, no dlaczego on tak mówi, nie? No, dorastałem. W późniejszym czasie padły słowa, że jestem cfelem, tak? Po całej sytuacji w domu, gdy miałem 18 lat, mój ojciec mnie wyrzucił z domu i nagle byłem bezdomnym człowiekiem. W nocy... Tu pamiętam, jak dzisiaj zimą szedłem drogą i wyzywałem Boga i naprawdę bluźniłem, mówiłem, że Go nie ma, że Go nienawidzę, płakałem. I ja miałem 17 lat, 16 lat, no ja pierwszy raz próbę samobójczą chciałem popełnić. Ja zjadłem całą tabletkę, całą taką paczkę tabletek nitrogliceryny, które mój ojciec brał pod język, bo miał problemy z sercem, tak? I nic mi się po tym nie stało, ja chodziłem tylko taki okołowany. Myślałem, że te tabletki przeterminowane czy coś. Ja miałem połamany kręgosłup. Od TH8 do TH12 mam wypis ze szpitala. Z czego spadłem z drzewa na słupek betonowy, z taką betonową kulą. I gałąź pękła, ja centralnie spadłem w ten sposób byłem z kolegami, szliśmy na pachtę do takiego ogrodu i ta gałąź pękła, ja spadłem. I pamiętam, to było też niesamowite rzeczy, które ja pamiętam do dnia dzisiejszego, że po tym upadku ja nagle znalazłem się w jakimś miejscu ciemności, gdzie nie było nic. Byłem po prostu tak jak zawieszony na jakiejś nitce w jakiejś jaskini, której nic nie było widać, tylko było jakby takie echo. I nie było nic. I to miejsce było bardzo straszne. Ja nie wiem, to trwało ja nie wiem jak długo. Bo jak doszedłem do siebie, to tych moich znajomych nie było, wszyscy pouciekali. Ja miałem wtedy może 17 lat. To czułem się tak, jakby ktoś reanimację robią po wypadku i się przykłada te elektrody takie do serca. I pamiętam jak dziś, jakbym po prostu i usiadłem. Wysłali mnie samochodem do szpitala. No i pojechałem do szpitala i okazało się, że mam kręgosłup połamany. Nie? W trzech miejscach. Nie? Ale o tyle dobrze to wszystko było, włożyli mnie w taki gorset. No i dla nich było to dziwne, że to oni to nazwali pokompresyjne złamanie. Ja do dnia dzisiejszego jak wstanę, to mam dołek taki tutaj na dole, tam gdzie to złamanie było, nie? Zamieszkałem w garażu, w tym czasie podjąłem praktyki nauki rzeźbienia u takiego pana, który mnie uczył rzeźby. No i dał mi klucze do warsztatu. On był pierwszą osobą, która mi zaufała, tak? On po dwóch, trzech tygodniach dał mi klucze do swojej pracowni, wiedząc, że ja nie mam gdzie się podzieć. Ja mogę w nocy przyjść, zabrać mu dłuta i wyjechać po prostu, zniknąć, okraść go i wyjechać. I ja wiedziałem jedną, że ja ten klucz mam, więc do tego miasta szedłem pieszo. Całą tą drogę zimą szedłem, jak opowiadałem, że wyzwałem Pana Boga, bluźniłem. Poszedłem do Niego, nie wiem, w nocy przyszedłem do Niego, zapukałem te drzwi, on tam otworzył, mówię, że taka sytuacja. No, mieszkało się fajnie, dopóki było ciepło, tak? Tam był taki mały piecyk, ściany zbudowane z jednej cegły. Więc jak była jesień, no to było tam w miarę przyjemnie, ale jak przyszły mrozy, zimą po minus 20 stopni, no to w środku było tyle samo, nie? Może ze dwa stopnie różnicy. Mieszkałem tam przeszło 2 lata. Jak już mieszkałem w tym garażu, miałem takiego znajomego, który mieszkał w tym samym domu, gdzie moja rodzina, bo to był taki dom czterorodzinny. No ja pojechałem do niego na urodziny i będąc na dole, spotkałem mojego tatę na schodach i on znowu wyzwał mnie, upokorzył mnie przy wszystkich i ja będąc na tej imprezie powiedziałem, że nie chcę żyć. Poszedłem do tego mojego kolegi i powiedziałem na razie i poszedłem. No i to, co opowiem, to jest naprawdę ponadnaturalne, tak?
jak ja ludziom opowiadam te historie, to ludzie mówią, że nie jest to normalne, że jest to niemożliwe. Że pamiętam jeszcze swego czasu, jak byłem krótko, tam z 10 lat dobry, był taki program Nie do wiary, Strefa 11. Takie programy były w telewizji. To jak opowiadałem, to ludzie mówią, weź idź opowiadaj tam to do tego programu, tak, na przykład. Bo nie wierzyli w to, że może coś takiego się wydarzyć. Co to było? No poszedłem na tą drogę i wiedziałem, że chcę się rzucić pod samochód. I idąc, bo tam było takie wzniesienie, mówię, stanę na tej górze, rozłożę ręce, stoję i niech mnie samochód puknie i koniec. I też tak zrobiłem. Idąc na tą stronę, widziałem, że z przodu jechał samochód, bo światła były zapalone, więc poszedłem tam, rozłożyłem ręce i widzę, że ten samochód jedzie. Zamknąłem oczy. Jak zamknąłem oczy, nagle coś we mnie wskoczyło. Dosłownie, coś się we mnie wbiło, ale to było coś duchowego. Jak to coś we mnie weszło, to nagle ja straciłem ochotę i sens życia. Mi się nawet nie chciało ruszyć z tego miejsca. A po drugie, ja już nie mogłem się ruszyć z tego miejsca. Ja straciłem władzę nad moim ciałem. Stałem po prostu jak zombie. Po prostu stałem i czekałem, aż ten samochód... I co było dziwne w tym wszystkim? Mózg mi funkcjonował, tak? Widziałem, co się dzieje, słyszałem, co się dzieje. I widziałem, że ten samochód zapalił długie światła i przyspieszył, i jechał w moją stronę. A ja słyszę z tyłu, że biegnie do mnie ten mój kolega, któremu powiedziałem cześć. I krzyczy, że zejdź wariacie, co ty robisz. I ja nie mogłem się ruszyć, ja nie chciałem się ruszyć, bo to, co było we mnie, było tak silne i miało taką moc, która pozbawiła mnie naprawdę chęci życia, całkowicie, możliwości ruszenia się. I potem z jego relacji, potem co się wydarzyło, bo ja stałem, ja nie mogłem się ruszyć, ale nagle z tym moim znajomym znaleźliśmy się przelecieliśmy ze środka tej drogi w bok, na pobocze, w takie pole. Samochód przejechał, w ogóle się nie zatrzymał. Miałem ten cały wachlarz doświadczeń i wiedziałem, że istnieje jakaś rzeczywistość duchowa, która naprawdę jest. I ja nie nazywałem, że wtedy mnie Bóg uratował. Ja wiedziałem, że jest coś na rzeczy. Tam żyjąc w tym mieście, chodziłem gdzieś tam, nie? No, jakieś towarzystwo trzeba było poznać. No i poznałem ludzi, nie? Pierw była trawa, paliliśmy trawę. No od trawy coś dalej i tak poszło. Wielu ludzi mówi, zacznę tylko tą trawę i na trawie skończę. Ja znam przypadki człowieka, który raz zapalił trawę i była ta trawa przez dealerów nasiączona jakimś świńcem i człowiek się zawiesił. I on, nie wiem, co się z nim dzieje, ale pamiętam wtedy, chyba ze 3 lata był w zakładzie psychiatrycznym po jednym zapaleniu. Normalny facet, który był kelnerem. Porządny facet, który pracował, to mój taki może nieznajomy, ale ja go znałem, bo chodziłem do tej knajpy. Miałem później inne doświadczenia typu, że mi przynieśli amfetaminę, tak? Była amfetamina, którą zaczęliśmy wciągać do nosa, a potem ktoś rzucił hasło, może spróbujemy dożylnie. No i jak zaczęliśmy dożylnie, no to tak poszło. Amfetamina stała się głównym narkotykiem, któremu ja zacząłem jakby używać, tak? Bo później musiałem mu służyć, że tak powiem, bo to już był nauk później, tak? On robił ze mną, co chciał, nie ja miałem władzę nad tym, tak? Bo to było uzależnienie już później. Ale ja też miałem taką, jakby to powiedzieć, myśl na swoje życie, że spróbuję wszystkiego, co mi świat oferuje, tak? Więc byłem ciekawy wielu rzeczy. No i dlaczego nie mam spróbować, nie? Była nawet heroina. U mnie w domu gotowali kompot. Raz w życiu. Nigdy więcej na to więcej nie pospróbowałem, bo cała procedura wytworzenia tego narkotyku to jest po prostu jeden syf i smród. Ale ja widzę, z czego taki narkotyk jest zrobiony, to jest po prostu sama chemia. Amoniak, jakieś syfy po prostu gotowane. I no oczywiście, ja to widziałem, gotowali, ale za chwilę sobie to podałem. Nie? I wszyscy leżeli w pokoju na ziemi i mi się to nie spodobało, bo po prostu stan po tym narkotyku mi nie odpowiadał. Wolałem stan po amfetaminie, że tak powiem, tak? Na tamten czas. I dzięki temu mówię, może to była też Boża ochrona na to, żebym
nie stał się narkomanem uzależnionym od heroiny, bo większość takich ludzi no to odpływa. Oni albo wypadają całkowicie z życia, albo się zabijają, albo gdzieś żyją na dworcach. No bo wiemy, jak tacy ludzie wyglądają. Siedzą, zwisy mają i tak dalej, nie? Ja miałem coś innego. Ja się zaangażowałem w rzeczywistość duchową. Jak wspominałem, jeździłem, czary zbierałem, wszystko, gdzie tylko było można. Na tamten czas zaczęły mnie interesować religie wschodu. Medytacja, yoga. Ja miałem w domu zrobiony ołtarz z Buddą, Hare Krishna, wszystkiego szukałem. Przeskakiwałem, może to, może tamto. Bo było coś we mnie. Było coś w środku, czego niczym nie byłem w stanie zapełnić. Niczym. Joga, medytacja, po 15 minut na głowie stawałem. Moja mama, jak mieszkają moi rodzice, wchodziła do pokoju, a mi cała krew spływała. Byłem czerwony, bo myślała, że mówi, synu, to po prostu wariat jesteś, nie? Ale jej to nie przeszkadzało, tak? Jej to nie przeszkadzało, że syn, ona wierząca osoba, a tutaj w domu odprawiam jakieś religie wschodu, nie? Ale powiem, największy opór spotkałem się z tym, jak ja poznałem Pana Boga, tak? Jak przyszedłem do domu, opowiadałem mojej mamie o tym, że ja się nawróciłem, tak? Że poznałem Jezusa, że spotkałem się z Jezusem i to naprawdę było tak. Pan Jezus do mnie przyszedł w nocy. Jak ludziom opowiadam tą historię, to ludzie nie wiem, jak tam reagują, ale Pan Jezus naprawdę do mnie przyszedł. Nie jestem jakimś wyjątkowym człowiekiem, nie wiem, jakimś świętym. Ja po prostu wiem, że Bóg kocha każdego z nas, że walczy o każdego z nas. I On przyszedł do mnie, żeby mi pokazać, że On jest, bo Mu bardzo na mnie zależało. Gdy byłem naćpany, gdy wiedziałem, że muszę po raz siódmy się onanizować, ja mówię otwarcie o tym, bo ja wiem, co we mnie się działo. Ja byłem człowiekiem zademonionym, człowiekiem, który poprzez otwarcie na okultyzm otworzył drzwi duchowe do tego, żeby duchowe istoty mogły zamieszkać we mnie w środku. I to nie jest nic nowego, o tym się czyta w Biblii. Że Jezus wyrzucał demony z ludzi i to demony po 7, po 8 demonów, które siedziały w człowieku, tak? Tylko nikt nie chce o tym mówić i o tym myśleć, bo boi się, no a co jak to trafi na mnie? To lepiej zamknąć usta i nic z tym nie robić, tak? Nie mówić. Ale ja mówię, ja też nic z tym nie robiłem, tak? Ja wiedziałem, co się działo. Ja przychodziłem do domu, wchodziłem do domu i to coś, co było we mnie, mówi teraz, mówi. Ja miałem takie przekonanie, silne pragnienie tego, że muszę to zrobić. Ale były momenty takie, że ja mówiłem, ale ja nie chcę tego robić. I to w środku coś mówiło, ale ja chcę. I ja płacząc, nie chcąc tego robić, musiałem to robić. Czytamy w Biblii o człowieku, który mieszkał w grobowcu. Gdy Jezus się z nim spotkał. Co się pisało? Że ludzie związywali go łańcuchami. On miał taką siłę, że te łańcuchy rozrywał. Był oszalałym człowiekiem, który mieszkał w grobowcach. Kto normalny mieszka w grobowcu? No chyba nikt. Ale było napisane, że w tym człowieku, jak Jezus go uwolnił, był legion demonów. To jest wielka liczba istot duchowych, które mieszkały. I co się stało? Jak te demony wyszły, to wskoczyły w całe stado świń, które spadły z przepaści do morza i utonęły. Tak? Czytamy o tym w Biblii. Ja wtedy Biblii nie czytałem. Dla mnie Biblia nie istniała, dla mnie Bóg nie istniał. Bóg chrześcijański dla mnie nie istniał. I to ja mówię otwarcie. Nie byłem nim w ogóle zainteresowany. Potem zaczęły się pojawiać sytuacje tego, że zacząłem wychodzić z własnego ciała. Że budzę się i nagle widzę, że nie siedzę w swoim ciele, że moje ciało leży na łóżku, a ja stoję 2 metry obok. I pamiętam pierwsze moje uczucie, to było takie, że jak zobaczyłem to, że moje ciało jest, to był jakbym wskoczył z powrotem i to uczucie było tak, jak się obudziłem, jakby mi, nie wiem, zawał serca, tak, jakieś dziwne takie uczucie po prostu, takie kucie w sercu bardzo mocne, nie? Ale potem się do tego przyzwyczaiłem. Zacząłem szukać, czy ludzie mają podobne doświadczenia. Tak, ludzie mają podobne doświadczenia. Mają takie doświadczenia, że ludzie bardzo głęboko zaangażowani w okultyzm, w czary, są w stanie wychodzić ze swojego ciała i przenosić się z miasta do miasta. Ja powiem, ja miałem wiele grzechów.
wiele rzeczy, o których ja nie będę mówił tutaj przy kamerze otwarcie, tak? Nie chcę o tym mówić. Mogę to powiedzieć, rozmawiam z ludźmi na ten temat. Gdy na przykład ktoś do mnie pisze jakiegoś maila, chce się spotkać, porozmawiać. Ja jeżdżę, ja modlę się o ludzi. Tylko dzięki Jezusowi Bóg daje zdolność do tego, żeby modlić się o ludzi, którzy są opętani. I to się wydarzyło w moim życiu. Ja spotkałem ludzi, którzy mi powiedzieli o żywym Jezusie. O tym, który jest w stanie zmienić ludzkie życie. I to było wszystko. To było jedno zdanie. Czy ty znasz żywego Jezusa? Jeden człowiek mi to powiedział. I ta myśl zaczęła mnie gryźć. Ja wiedziałem, gdzie ja byłem, kim byłem, tak? Że do mnie przychodziły demony. Ja miałem doświadczenie bardzo bogate. Tego skakałem z mostu do rzeki. Chciałem popełnić samobójstwo, tak? W parku. Skoczyłem do rzeki i wbiłem się w muł. Wstałem i zacząłem się śmiać. Mówię, kurczę, po raz kolejny. Mówię, co jest, nie? Ja miałem ksywę diabeł w moim mieście. Potem przez ten cały rozwój tych wszystkich sytuacji ja miałem naprawdę przekonanie, że jestem nieśmiertelny. I ludzie są... I to naprawdę było coś tak bardzo mocno, że ja w to wierzyłem, że ja jestem nieśmiertelny. Nie wierzyłem w diabła, ale wiedziałem, że są istoty, które do mnie w nocy przychodziły, tak? Ja miałem przeżycie takie, że do mnie w pewnej nocy przyszła istota, która wyglądała identycznie jak ja. Tak? Wyglądała identycznie jak ja. Drugi Marcin. Ale ja wiedziałem, że to nie jestem ja. Że coś przybrało mój jakby... Mam klona, tak? Który wygląda identycznie jak ja. I to się wydarzyło. Wszystko się działo we śnie. Ale nie we śnie takim, jak że śpię, tylko w tej zdolności wychodzenia z ciała. Moje ciało leżało, ja wyszedłem z ciała i widzę, stoi ta osoba. Ta istota stoi w pokoju u mnie, w którym mieszkałem. I to są rzeczy już totalnie odjechane, tak? Ale tak było. Więc ja musiałem to zrobić. Tak jak tamta istota, która mówiła w środku, teraz musi się siódmy raz onanizować, miała nade mną moc, że ja musiałem to robić, a nie chciałem. Więc cóż dziwnego, że ta istota miała moc taką, która mnie wzywała, że muszę podejść do niej. Ja do niej podszedłem i od razu zostałem naprawdę z pięści w gębę. I kto mi uwierzy w to? Mnie rzucało po ścianach. I to trwało, ja nie wiem jak długo. Ze dwa tygodnie, noc w noc, ja się bałem potem już przychodzić do domu. Czułem się tak rano, jak budziłem się, bo ja się już potem wczołgiwałem do mojego ciała, byłem tak zbity. Rano jak się budziłem, to miałem takie odczucie, jakby ktoś wziął pałę baseballową i by mnie zlał. I nie byłem w stanie powiedzieć nikomu, bo nie miałem żadnego siniaka. I gdybym ja opowiedział tą moją historię jakiemuś lekarzowi, jakiemuś psychiatrze, na 100% on zamknąłby mnie w zakładzie psychiatrycznym. Takich ludzi zamyka się w bo to mają jakąś po prostu paranoję w umyśle, tak? Widzą rzeczy, które nie są... Trzeba dać mu tableteczki i wyciszyć. I ja wiedziałem o tym, że ja nie mogę iść do żadnego lekarza, bo mnie zamkną. Ja wiedziałem o tym w środku. To było następne przeczucie, które wiedziałem, że nie mogę tego zrobić, bo mnie zamkną. I to wtedy dopiero się tam ze mną rozprawi w tym szpitalu. Bo kto mi uwierzy, że ja widzę diabła? Jak ja będę widział diabła, demony, no to dadzą mi tabletki i będę żyjącą roślinką. I ja dzisiaj patrząc na to wszystko, jako chrześcijanin, jako człowiek, który podąża za Jezusem Chrystusem, wiem o tym, że gdybyśmy my jako chrześcijanie, tak, ci, którzy myślą, że mówią, że są chrześcijanami, gdybyśmy stali w modlitwie, to wiele szpitalów psychiatrycznych byłoby pustych. Ja walczyłem potem z tą istotą. Tak, bo chodziłem do pracowni, nie pracowałem, nie rzeźbiłem, tylko klęczałem przy stole i zacząłem wołać do Boga. Jakikolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, jeśli ty mnie widzisz, pomóż mi, bo ja już nie jestem w stanie tego opanować. I słuchajcie, zaczęło się dziać coś dziwnego. Ja przychodziłem do domu, kładłem się i wiedziałem, że mam, jakby powiedzieć, więcej mocy do tego, żeby się temu czemuś przeciwstawić. I on do mnie przychodził noc w noc, noc w noc. I walka była non-stop. Ale później walka była taka, że razem walczyliśmy. I to... Wiecie, ja... Może wielu ludzi oglądało Matrixa. Jak oni walczyli. Ja powiem, jak ja ten film oglądałem, to ja ten cały film płakałem. Bo mówię, ktoś nagrał sceny z mojego życia. Po prostu mówię, niemożliwe. Niemożliwe to spotkanie
gdy ten Morfeusz, Neo tam wszedł w niego i tam te światło wychodzi. Ja miałem takie przeżycie, gdy walczyli, gdy się na końcu, gdy walczyli ze sobą. Ja miałem takie walki. I z tą osobą, która wyglądała jak ja, walczyliśmy. Naprawdę to była walka, no, można powiedzieć, na śmierć, na życie. On mnie lał, ja lałem jego. On mnie rzucał o ścianę, ja go rzucałem o ścianę. Ale jednej nocy miałem tyle tej siły wewnętrznej, że go tak zlałem, że on już nie był w stanie nic mi zrobić. Ja wygrałem. I to jest dziwne. Ja pamiętam to jak dziś. Ja poszedłem, otworzyłem okno, moje ciało leży w łóżku, wszystko się dzieje w rzeczywistości duchowej. Otworzyłem okno i miałem zdolność otworzenia okna. Tak? Pan Jezus przechodził przez drzwi, przez ścianę. Gdy przyszedł, to przeszedł przez ścianę i sobie pytał, macie coś do jedzenia? Jednak ciało miał, tak? Jakieś tam, które miał zdolność przechodzenia przez ścianę. My sobie nie zdajemy z tego sprawy ze względu na to, że ludzie nie czytają Biblii. Nie mają odnośnika do tego, że rzeczywistość duchowa jest naprawdę, jesteśmy istotami duchowymi. Nie jesteśmy jakąś grupą komórek, która napełnia się jakąś tam karmą czy czymś. Bóg dał nam swoje tchnienie w nas. Jest taki jeden fragment w Biblii, mówi, że głębia przyzywa głębie. I to, co było, co jest w nas, każdy z nas ma coś takiego, że jest cząstka w nas, której niczym nie jesteśmy w stanie zapełnić. Ani czarami, ani okultyzmem, ani seksem, ani wszeteczeństwem. Ja jechałem po całości. Ja spałem z wieloma kobietami, dziewczynami. Naraniłem, mnie naranili. Ja byłem kłębkiem poranionego, taki chodzący strzępek, tak ubrany w maskę, przykryty okultyzmem. I tak to wszystko funkcjonuje, tak? I pamiętam, jak tą istotę złapałem i wyrzuciłem ją przez okno. I ona naprawdę spadła, jakbym wyrzucił człowieka na ziemię i leżała na chodniku. Więc ja poszedłem do łóżka, mówię, mam spokój, wszedłem do mojego ciała, rano się obudziłem, otwieram oczy, patrzę, a to okno tak otwarte, nie? Wow, mówię, niesamowite, nie? I zapomniałem o tym, tak? Do pewnego momentu. W niedługim czasie, bo w tym czasie moja jakby relacja poszukiwania Boga, ona się zaczęła rodzić, bo ja, jest takie powiedzenie, jak trwoga to do Boga. I tak naprawdę było. Ale gdy ja pokonałem tą istotę i ją wyrzuciłem, wróciłem z powrotem. Imprezy, dziewczyny, alkohol, narkotyki i zapomniałem. Ale doświadczenie zostało. I Bóg wie. Bóg czeka za nami i daje nam wolną wolę. On nie jest takim, który przyjdzie nam, wykręci rękę i powie, teraz ty musisz należeć do mnie. Takie coś robi tylko rzeczywistość z ciemnej strony. I potem do mnie, do pokoju, pewnej nocy, po jakimś tam czasie, przyszła postać, którą ja już wtedy widziałem. Ja też spałem i nagle coś w nocy skoczyło mi na nogi, na brzuch. Tutaj, tak jakbym spał, to tutaj na tą część, na uda, tak? Coś mi skoczyło. Ja otworzyłem oczy i ja widziałem wielką postać. Ze 3 metry wielką. Czerwone oczy, która wbiła swoje ręce mi w brzuch i otworzyła mi jak puszkę. Kto w to uwierzy? Jakbym to mówił, opowiadał jakiemuś lekarzowi, to śruba, tak? Wariat, tak? Jakiś schizofrenik, tak? Ale tak było. Leżąc i nagle wiem, że to jest ta sama osoba, która wtedy, jak stałem na drodze, skoczyła we mnie. Ja wiedziałem, że to jest ta sama istota. Ona otworzyła, wbiła mu, jak mówię, w brzuch, otworzyła mnie i to nie, że mi wnętrzności wypłynęły. Otworzyła jakby mojego ducha, ja nie umiem tego opisać. Ale po prostu czułem się tak, jakby mnie otworzyła i zaczęła się materializować jak taki lej. I zaczęła wchodzić do mojego wnętrza. I ja czułem, że ja umieram. Ja to opisuję, czułem się jak lampa naftowa, taka, wiecie, jakby się ją skręca, ten knot się robi taki, ten płomień się robi coraz mniejszy. I ja tak samo miałem funkcjonujący mózg, a nie mogłem zrobić nic. Leżałem sparaliżowany na tym łóżku. I wiem, że to jest to samo. To miałem 18 lat, tu miałem prawie 27, prawie po 10 latach. To się o mnie upomniało. Krzyknąłem z całej siły, tak jak mogłem, bo wiem, że za chwilę umrę.
w tym szale krzyknąłem: Jezu, rabbi. Słuchajcie, jak ja to krzyknąłem, to nagle ze mnie wyskoczyło i to już nie mogło wrócić. To było tak rozwścieczone, ta istota, nie mogła już zrobić nic. Ja wtedy tego nie rozumiałem. Ale po tym wezwaniu nagle on po prostu jakby stracił dostęp do mnie. Ja pamiętam tak dzisiaj, jak się podniosłem i temu czemuś plunąłem w twarz tej istocie i powiedziałem, żebym cię już tu więcej nie widział. I to odeszło. Te doświadczenia były na tyle skrajne, że ja nie umiałem już tego ogarnąć. Ja byłem na skraju załamania psychicznego. Ja już się nie bawiłem w czary, ja chciałem tego wszystkiego, uwolnić się od tego wszystkiego. Ja chciałem się wyrwać z tego wszystkiego, żeby mógł naprawdę swobodnie oddychać. I wielu ludzi żyje z takim czymś, bo ja żyłem w takim czymś. I ja wiem, że wielu ludzi w Polsce, na całym świecie jest ludzi, którzy przeżywają podobne rzeczy jak ja. Dlatego ja dzisiaj otwarcie opowiadam o tym. Nie zależy mi na tym, co ludzie o mnie powiedzą. Ja chcę przynieść ludziom nadzieję. Jest dla ciebie nadzieja. Jeśli Jezus, powiem prosto do kamery, Jezus jest w stanie wyciągnąć każdego z nas z każdego grzechu. I chciałbym powiedzieć wyraźnie, nie ma dla Niego grzechu, który nie byłby ci w stanie wybaczyć. Ja byłem zaangażowany w wiele rzeczy, w okultyzm. Powiem, nie zależy mi. Byłem zaangażowany w zoofilię. Ja wiem, że to pójdzie w świat. Jest szansa dla zoofilii, jest szansa dla gejów, jest szansa dla lesbijek, dla narkomanów, dla cudzołożników, dla ludzi normalnych, którzy mają normalne rodziny, ale mają to pustkę. Każdy z nas potrzebuje Jezusa. I ja dzisiaj o tym wiem, bo wydarzyło się coś. Ten Jezus, o którym mówiłem, przyszedł, poprzebijał mi nogi. Ja nie miałem dziur, że leciała mi krew, ale ja wiedziałem, że mam gwoździe wbite w nogach. Ja nie umiałem tego, to znikło potem, tak? On to zrobił dlatego, że tej nocy, gdy on do mnie przyszedł, patrzył mi prosto w oczy. I ja z tą moją pychą, z tą moją dumą stałem i powiedziałem z taką złością, co mi się patrzysz? Jak ty mi się patrzysz, to ja się będę patrzył tobie w oczy. I w tym momencie, jak ja to powiedziałem, on po prostu nagle, tak po prostu jakby podpłynął tak bliziutko do moich oczu i swoimi oczyma jakby po prostu wszedł, jakby mnie przeniknął. I znikł. I to było wszystko, to było całe moje spotkanie. I ja wiedziałem, że rano to jest jakby takie Boże ostrzeżenie dla mnie. Chłopaku, nie podskakuj. Nie podskakuj. I ja wiedziałem o tym, co on chce mi powiedzieć. Poznałem człowieka, który się przeprowadził z Łodzi do tego miasta i otworzył galerię artystyczną. I Pan Bóg miał na mnie sposób. Do mnie przychodził do mnie człowiek z Biblią. Ale przez to, że przyszedł do mnie, nawiązała się między nami relacja. On mnie nie atakował, on mi nie mówił nic o Panu Bogu. Ja po prostu szedłem i potrzebowałem normalności. Pójść napić się herbaty, wiecie, w tym czasie owinąłem się szalem. Nie? I artysta, odlot. Zielone włosy. Ja miałem różne włosy, pomarańczowe, różne, różniaste. Nie? I chodziłem. Diabeł taki w mieście, chodzący z ksywą. Pozór, maski, które miałem, sprawiały w to, że ja normalny byłem, miałem dziewczynę. No, ludzie nie mieli pojęcia o tym, że ja ćpam. Ja nie byłem jakimś wrakiem, który leżał na ulicy, ale ja wiedziałem, kim ja jestem w środku. I to, że jestem nikim, tak naprawdę w moich doświadczeniach, sprawiało to, że ja zacząłem, jakby byłem gotowy do tego, żeby zacząć słuchać. No ja byłem też gotów pójść do zakonu, żeby wyrwać się z tego. Ale było we mnie coś, co jest do dnia dzisiejszego. Ja lubię być z ludźmi. Ja wiedziałem, mówię, nie mogę iść do tego zakonu, bo jak tam się zamknę, to po prostu będę siedział w jakiejś po prostu izbie i nie wiem, no i robił coś tam, nie? Bo ja nie ucieknę. To, że będę zakonnikiem, to nie sprawi, że to mnie zostawi, tak? Bo ja też chodziłem, modliłem się, jak umiałem i to mnie nie zostawiło. To szło za mną wszędzie. Ja zmieniałem miejsca, rzeczywistość duchowa była ze mną. Życie się powaliło, tak? Byłem narkomanem, zachorowałem na wirusowe zapalenie wątroby. Kto będzie chciał, ja pamiętam słowa, kto będzie chciał takiego faceta jak ty za męża? Nie ma sensu żyć, skończ z sobą. Leżałem w moim domu, gdzie wynajmowałem to pomieszczenie, leżałem i płakałem, tak?
I to chodziło, mówiło. I co? Tylko zaćpać, zagłuszyć to. I wielu ludzi, którzy żyją wokół nas, chleją, mówią, widzi białe myszy. Nie! On może widzi te białe myszy, ale wielu ludzi, którzy są w takim stanie, potrzebują po prostu pomocy. I nie pomocy wysłania ich na kurację, żeby te... To jest też dobra rzecz. Ja nie mówię, że to jest złe. Jeśli to pomoże, okej. Ale ja wiem dzisiaj, ja dzisiaj nie jestem... Ja chlałem alkohol. Ja chciałem mojego znajomego za 25 zł po narkotykach wywieźć do lasu. Ja go wywiozłem. Tak? Siabę. Mój znajomy, Siaba, nie? Gdzie ja potem chodziłem do niego, jak się nawróciłem, poszedłem do domu, to on przez okno uciekał, bo nie chciał słuchać o Bogu. Jak on mnie zobaczył, otwierał okno i uciekał z domu. Ze względu na to, że ze mną już była inna rzeczywistość duchowa. My wiele razy żeśmy rzeczy, mieliśmy różne doświadczenia, żeśmy widzieli te same rzeczy po zażyciu narkotyków. Mieliśmy zdolność słyszenia własnych myśli. I w ludzki, medyczny sposób, no powiedzą, no jakieś tam zaburzenia. Ale ludzie nie wiedzą o tym, że angażując się w różne rzeczy, zażywając narkotyki, pijąc alkohol, angażując się w pornografię, w różne rzeczy, otwierają się na rzeczywistość duchową, która w nich wnika i po prostu zaczyna robić z nimi co chce. I to się potem tak, że ktoś jak patrzy, to schizofrenik, tak? A tak naprawdę ludzie potrzebują modlitwy. Ludzie potrzebują takiego rozwiązania, jakie ja dostałem. I to rozwiązanie było proste. Ten mój znajomy Marcin powiedział mi właśnie to zdanie. Czy ty znasz żywego Jezusa? Ja chodziłem do niego, do tej galerii. On mnie zaprosił na spotkanie do kościoła. Mówi, przyjdź. Przyjadą misjonarze, będą opowiadać o Bogu. Ja pierwszy raz poszedłem na taką grupę. I to był dzień, w którym ja spotkałem się z Panem Bogiem. I to było coś niesamowitego. Zaczęli grać, ja to wszystko widziałem. Mówię, no inaczej, nie? Radośni ludzie, tam grają, klaskają, śpiewają, wszyscy razem. Ale powiem, jedna rzecz, która mnie najbardziej w tym czasie dotknęła, to, że każdy z nich miał Biblię. Że jak teraz przeczytamy fragment na przykład z Ewangelii Marka, wszyscy otwierają i wszyscy czytają. I to było coś, co mnie dotknęło, naprawdę mnie to dotknęło, nie? Że jakoś tak razem szukają, nie? Że ja nigdy się w kościele z tym nie spotkałem, tak? W kościele to tylko ksiądz miał Biblię i Ewangelię czytał z ambony i to było wszystko. Biblia może w domu leżała, ale nikogo nigdy nie zachęcał do tego, żeby czytać Biblię, tak? No bo po co, nie? Bo Biblia mówi, że człowiekowi dane jest raz życie, śmierć, a potem sąd. I albo pójdziemy na lewo, albo pójdziemy na prawo. I to brzmi strasznie. I to brzmi... Tak, bo to jest straszne. Ale w tym jest też Boża miłość. Bo Bóg daje wybór. Zrób, posłuchaj mnie. Ja pamiętam, to jest tak niesamowite dla mnie dzisiaj jako chrześcijanina. Jak Pan Bóg powiedział do Izraela, Szema Izrael. Co znaczy, słuchaj Izraelu. I jak ja to biorę do swojego życia. Pan Bóg do mnie mówi, Marcinie, słuchaj mnie. Masz moje słowo. Słuchaj tego, co ja chcę ci powiedzieć przez moje słowo. Jeden fragment na zakończenie z listu do Efezjan, z 5 rozdziału, 14 werset. Bowiem wszystko, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Padną dwa świadectwa. Na początek zapraszam Marcina Boczka, zwanego Ser Boczkiem. To jest bardzo kulinarne powiązanie. Nazywam się Marcin Boczek. Największym problemem, który dotknął się mojego życia, to była relacja moja z moim ojcem. Ja Bogu dziękuję za to, że naprawdę On jest moim ojcem, który daje mi mądrość i zdolność, której ja nigdy w życiu nie miałem. Gdy w swoim życiu, żyjąc w rodzinie, słyszysz słowa typu nie jesteś moim synem. To było na początku. Słyszysz później słowa jesteś bękartem. Potem słyszysz słowa, że jesteś cwelem. I nosisz to w swoim sercu, jesteś bombardowany tym kilka razy w tygodniu. Rzekłem mu, następnym razem zadźgam cię nożem.
Ja całą moją mądrość, inspirację do tego, żeby czerpię z tej jednej księgi. Pojechałem do domu, aby powiedzieć mojej mamie, co się wydarzyło. I gdy zacząłem opowiadać te wszystkie rzeczy, na to wszystko wszedł mój tata. I gdy tylko usłyszałem jego głos, jakaś po prostu stanęła mi wielka klucha w moim gardle, ja nie byłem w stanie powiedzieć nic. I słuchajcie, jako chrześcijanie, jako ludzie, którzy żyją w tym kraju, który mieni się krajem chrześcijańskim, na pewno słyszeliście o kimś takim jak Duch Święty. Ja tego wtedy nie rozumiałem, ale ja nagle w środku usłyszałem głos, tu gdzieś w środku. Idź, powiedz swojemu tacie, że go kochasz. Ja spuściłem głowę i powiedziałem, nie jestem w stanie tego zrobić po tym, co on mi uczynił. I tylko usłyszałem jedno zdanie. Tak jak ja ci wybaczyłem, tak ty idź, wybacz swojemu tacie. Poszedłem do mojego taty i powiedziałem, stałem przed nim i powiedziałem, tato, chcę cię przeprosić jako twój syn. Chcę, żebyś mi wybaczył wszystkie te miejsca, w których ja ciebie zawiodłem. Gdzie czekałeś na to, żebym był jako twój syn, mnie nie było. Chcę cię prosić o to, żebyś mi wybaczył. Ale teraz, tato, chcę ci powiedzieć, i patrzę mu prosto w oczy, i chcę ci powiedzieć, tato, że cię kocham. I chcę ci teraz powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, które dzisiaj cię obciążają, które uczyniłeś mi, chcę ci powiedzieć, wybaczam ci wszystko. Bądź wolny od tej chwili. Mój ojciec stał i łzy mu się puściły. Wszyscy w domu płakali. Wszyscy. Moja mama, ja, mój ojciec. Ja miałem 27 lat, kiedy mój ojciec pierwszy raz zrobił mi kanapki i śniadanie. I herbatę. Wiecie, wielu z was ma rodziców. To się wydaje takie normalne, należy się. Ja naprawdę Bogu jestem do dnia dzisiejszego wdzięczny za moich rodziców. Za to, że oni są. Ja dzisiaj nie mam żalu do mojego taty. Ja naprawdę mam wolne serce. Ten moment, w którym ja mu wybaczyłem, uwolnił przede wszystkim mnie. Mój ojciec jest dzisiaj moim przyjacielem. Mam z nim naprawdę fajne relacje, o których mogłem tylko marzyć kiedyś. I na sam koniec chcę powiedzieć, że w takiej księdze w Biblii, w przypowieściach Salomona, jest jeden fragment. 16 rozdział, 7 werset mówi coś takiego. Jeśli droga człowieka podoba się Panu, wtedy On godzi z nim nawet jego nieprzyjaciół. To są bardzo mocne słowa. Może myślisz, że żyjesz, a tak naprawdę duchowo jesteś martwy. Dlatego jeszcze raz chcę ci powiedzieć. Obudź się, który śpisz, i niech w twoim życiu zajaśnieje ci Chrystus. Pozdrawiam cię. I użyj tego. Niech Pan Bóg cię błogosławi i życzę ci miłego dnia. Cześć. And it's not a cry you can hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 chcę ci powiedzieć, szansa jest. Bóg przyszedł wybaczyć ci każdy grzech, bez względu jak głęboko jesteś zakopany, jak głęboko jesteś zakopana, jak głęboko jesteś zaangażowana może w okultyzm, w czary, może w nieprzebaczenie. Chcę ci powiedzieć, zegnij swoje kolana przed Jezusem. I w prosty sposób, tak jak ja to powiedziałem, Jezu, jeśli jesteś, weź moje życie i je zmień. Internetowa telewizja Tychy. ITT.